jest powód do tego, żeby... Bo to się dzieje jak Meksyk. Bawić się, kurde. Na placu zabaw. Kosza grać. Piłkę na piachu. Szymona kiwam. Na pewno. Nie kiwasz mnie. A co lubisz, Szymona, bardziej? Lody. Piłkę nożną. A ja lubię lody śmietankowe. W przyszłości jeszcze się zastanawiam, bo chciałam być też tym, jak się nazywa, kucharzem. I też adwokatem. Chciałabym zostać śpiewarką. Piłkarzem. Piłkarzem. Bo ja chcę grać. Ja chcę też grać. Pierwsze dwa bloki powstały w latach 50. I tutaj ci mieszkańcy najstarsi to właśnie od tego momentu tutaj zamieszkują. To były też czasy, kiedy wyszła ustawa, tak, o osiedlaniu Romów i między innymi jeden z bloków został zasiedlony wówczas przez Romów. No to każdy siebie woła na kawkę, na herbatkę. Taka duża, wielka rodzina. No, tak. Coś brakuje, to się idzie do sąsiadki, pożycza się i drzwi się otwiera, nikt nie wejdzie. Sami sobie pilnujemy. Sami sobie różne takie zabawy organizujemy, czy gryle, czy coś, to sami sobie tutaj. I tak siedzimy, naprawdę dużo nieraz tak osób siedzi. Wszystko, co tutaj robimy, to we współpracy z mieszkańcami. Tak samo jak pomysł boiska wyszedł od dzieci tutaj. Oni bardzo chcieli mieć tutaj to boisko i gdzieś cały czas o tym boisku mówili. Są spotkania, na których omawiamy, co kto może zrobić. Oni tutaj dużo robią we własnym zakresie, prawda? No przy pomocy naszej akurat tutaj pan z MZDK przyjechał, ale większość prac porządkowych oni zrobią. Taką wartością dodaną tej pracy jest integracja mieszkańców. Już też spotkania obywatelskie dowodzą i pokazały nam, że osoby, które jak gdyby nie mają bezpośredniego motywu takiego, wydawałoby się, udziału w tych pracach, przyłączają się do nich. Że na przykład, no nie wiem, nie mają dzieci, tak? Albo są już w takim wieku, że może to boisko nie było im potrzebne. Mieszkańcy no takie wizje snują, tak? Że będzie to plac, który zostanie zagospodarowany poprzez zasianie trawy. Też już widzą, że na skarpie można by było jakieś mini trybuny urządzić. Także mają wizję. Nigdy za 100 lat, wiesz? 20? No! A! Może troszkę później. A że w którym jest twoje boisko? 29 czerwca. Czyli za... No 2 miesiące prawie. Z jednej strony mieszkańcy nas inaczej zaczynają odbierać. Nie jako tych typowych takich urzędników, którzy są tylko do wypłacania zasiłków, ale traktują nas jako partnerów. W takim działaniu zupełnie inne relacje się budują. Poznaje się lepiej ludzi, odkrywa się ich potencjał. Odkrywa się to, że ktoś na przykład potrafi zachęcić sąsiadów, tak, do jakiegoś działania. I dużo tutaj rzeczy się dzieje bez naszego udziału już w tej chwili. Jak będzie to wyrównane, to my musimy jeszcze to wszystko wygrabić rękami, wybrać ten gruz, nawozić prawdopodobnie, to chyba będzie ziemia potrzebna, zasiać trawę, no kosić ją, podlewać ją, no i naokoło tego boiska zrobić jakieś ławeczki, drzewka, no to już do nas. Ja myślę, że bardzo istotną kwestią jest to, że właśnie mieszkańcy się jednoczą we wspólnym działaniu, że przejmują inicjatywę, tak, że utożsamiają się z tym miejscem jako tym, który jest ich i które ma im służyć. Takie właśnie sytuacje, że z pozoru może
wydawałyby się beznadziejne, ale jednak przy takim większym zaangażowaniu, większej wnikliwości, większej wrażliwości, jednak się później okazuje, że dużo można zrobić i że można zupełnie z innej strony ludzi poznać. Wykopać i wyrzucić w dół. Proszę, dzieciaków się nie puści do szkła. Nie ma mowy. Ty, Sylwia, jak ci przyjdzie 15 czy 20 osób, to weź 20 grabek, jak weźmie każdy. Wiesz co, trzeba w internecie popatrzeć, czy czasem nie ma ziemi do oddania. Ja mówię, że te drzewka, co poprzewracał, to trzeba było nam poodkładać, to by się wkopało już takie większe drzewka. To by się wkopało już na rogi te drzewka. One z korzeniami są. No, Szymon to ta, on to ma obsesję. No też w Orliku gra przecież. No. Mój syn też w Orliku gra. Najmocniej. A mój syn nie gra w Orliku. Mój za mały. No fajnie, bo tam to ciężko nawet kopnąć piłkę, może polecić gdzieś na siebie albo coś. A tak to będzie mógł chociaż wejść i sobie trochę pograć. Tylko żeby był tam bramki. Żeby dobrze sobie pograć w piłkę. Żeby sobie pokopać. Potrenować. Potem na studnie jechać i grać. Sztuczna trawa, bramki, całe nie tam jak tam z gałęzi. Sztuczna trawa. To wszystko. I będzie fajnie się na nim grało. Żeby były metalowe bramki. Metalu. Białe. Kolorowe. Kolorowe. Raczej białe. Będzie dobre, no. Będzie się dobrze grać chyba.